A więc nie przedłużamy. Hej, hej wszystkim, z tej strony Prestige, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny w grze Kultura z Droga na Północ, gdzie dzisiaj prawdopodobnie odkryjemy przyczynę plagi. Musimy za tym typiarzem iść, dobra. Coś gra, jak zwykle za głośno. Pójdziemy za gościem, zrobimy coś, no gościu powiem. I zabezpieczymy wioskę Hachiego. Chociaż widzę, że oni już przestali atakować. Opuszczona wioska. Jak zwiewa, to niech zwiewa. Opuszczona jakaś wioska, zwierzęta go nie ruszają. O, mission successful. Miło. Dobra. Okej, on wyruszył po prostu na poszukiwanie dalej. The Great Fame, więc to jest to nie jest już lokalny problem. W całej Arabii oni są. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Great Fame Nien, kurde, to jest, zaprowadził nas do wioski, która była opuszczona długi czas. Po tym jak odepchnęliśmy plagę, to zaczęli ludzie wychodzić. Aha, musimy się dostać do legendarnych katakumb. Czyli musimy po prostu się poruszyć, znaczy wyruszyć na północ, założyć wioskę, żeby po prostu dla ludzi było ten jedzenie i tak dalej. Dobra, więc po prostu weźmy wszystko, co tutaj mamy. Niby, jest Abandoned Village, High Quarset, Defense Tower, okej, dobra. Czyli z wami chyba będę mógł handlować, to są żółci, okej, dobra. Czyli bierzemy tak o wszystkich. Tylko ten wozek przyjedzie. Tak, plus załóżmy. Tak, o. Wrzucamy dwójkę i idziemy, kurde, do końca tej doliny, gdzie będziemy pewnie budować naszą wioseczkę. Po prostu dajmy, żeby oni tutaj oszli. Nie wiedzą, jak to jest dobre. Niby jest droga oznaczona, ale... A jednocześnie nie jest. Niby są znaki, jakiś staruszek jest. Że znajdziemy żyzną dolinkę. Okej. Żeby się nie zgubić, nasi skauci powinni ustawiać znaki. No widzę, że ludzie po prostu z automatu już tam idą. To jest bardzo dobre. Muszkiewa. Gdzieś tutaj zaraz będzie, o widzę już zielone się zaczyna, więc zaraz pewnie tutaj będziemy gdzieś jakąś ładną wioseczkę starać się budować. I jest dolinka. No ładna powiem szczerze, chyba tutaj bym postawił jako ten wszystko, cały mój biznes, że tak powiem. Aha, nie mogę, czemu tu, a mogę tu, okej, dobra, tu postawmy. Dobra, i tak wszyscy haczy, haczy podejść tak. Wasza trójeczka będzie pod jedynką, ale pootwierajmy chesty. Dobra, drogi mogę robić. Co dostaliśmy? Amulecik, okej. Okay. A tutaj? Budynek jaki chcę, dobra. Czyli tak, zaczynamy, nie mam budynków, dobra. Bierzemy skauta. Ty podjedź tutaj. Ty podjedź tutaj. I tak, ludzie też nie podejdą. Tylko scout już zacznie ustawiać znaki tej okolicy, bo znaki to jest taki wskaźnik, gdzie co ma być. Ale zwolnijmy też grę, żeby robić scout cywil. Cywil zbieracz drewno. Okej. Cywil zbieracz.
Okej. Zbieracze kamienia chyba też już mam, tak? Nie, bo nigdy nie dałem zbieracze kamienia. To jest tak. Unload goods. Ty podjedziesz tutaj też. Unload goods i ty też. Unload goods. Kurde, nie ma chyba gościa, który mi ten ekstraktor wood. Dobra. Cywil, zbieracz kamień. Tutaj, o. Tu niech zbiera. Jeszcze cywil, zbieracz glina. Będzie pracował tu. Cywil. Budowniczy i zaczynamy, stawiamy tu naszą pierwszą farmę, kurde. Dobra, wrzućmy już dwieczkę, zapiszmy wszystko, żeby było. Nie może znaleźć żadnej gliny, ale glina jest tutaj, okej. Weźmy naszego skauta. I ty postawisz po prostu tak całą dolinkę dym tymi znakami, aby były. Żeby było wiadomo mniej więcej, gdzie co jest. Powinna być jakaś... Jaki to może być skrót, kurde, klawiszowy? Bo nie ma. GUI, wideo, music, load, save. Nie ma nigdzie właśnie tego. Opcji, jak to się stawia na szybko. A powinna być. Powiedzmy, kurde, ten możliwość takiego szybkiego stawiania tych znaków. Bo ja po prostu, jest jakiś klawisz i... Postawmy jeszcze znak tutaj i będzie. Dobra, wy ruszać oczywiście na zwiedzanie. Możemy czantem zostać. Okej, no sobie zwiedzam dolinkę, żeby wiedzieć, czy tam jest zagrożenie, czy nie czai jakieś. No i plus odkrywanie co dalej. Bo na pewno ja mam pozwiedzać tutaj. O, ja mówię, że zwierzęta się czają złe. Chyra. Dobra, wycofajcie się trochę. Widzę, że to jest zagrożenie. One zwierzęta tylko. O, są serpenty. Taski. Okej, dobra. Trzeba się wycofać, bo ich was za dużo trochę. Powiedzmy sobie szczerze. Mam nadzieję, że mi tu nie podejdą za blisko. No bo będą jaja. Będę miał się z tym wszystkim tłuc tak naprawdę. Dobra, widzę, że oni nie podchodzą za blisko. Okej. Trzem chyba bym dał radę na dwóm. Pojedynczo ich można wypiec, ale oni pewnie będą przychodzić cały czas, więc to będzie problem. Takie pojedyncze to ja mogę wypiec. Dobra, to powiem, że są ci, czyli muszę uważać z tej strony. Farmer, ale nie mam cywila, który... O, farmer, pięknie. Możemy zbudować farmę i Pottera. Okej, okay, Potter. Się przyda. Pottery bym zbudował jakoś tutaj. Na tej area. Pottery i szkoła. Okej, okay, szkoła to jest zawsze przydatna. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze chest. Skrzyneczka, co w skrzyneczce? Jeszcze. Zbroje. Budynek, który chcę. I potrony, dobra. Jesteśmy zbytnio zablokowani przez to, dobra. Znaczy tutaj. O, jakiś znak, okej. Na pewno będzie trzeba w tym kierunku iść. Ale obstawiam, że skoro od południa mnie odgrodzili ci wężowcy, to tu też będą. O, tak jak mówiłem. Ich jest za dużo trochę. Zetmamy tu. Defense stop, da? Nie, to jest defense cały czas, okej. Okay. Próbujmy kogoś zaatakować. Okej, okay, wytłukli się trochę.
Ale oni pewnie będą tutaj wracać całymi grupami, na pewno. Stone Masona mogę zbudować? Ok. Dobra, i to zbudujemy też. Stone Mason. Warehouse, trójeczkę mogę też. Manson Shopa jedynkę. Tutaj i tu pewnie jeszcze Carpentera wcisnę później. Oczywiście zaraz będę mógł młyn. Dobrze, młyn. Ok. Czyli tak, potrzebuję farmera drugiego. Ty będziesz pracował jako młynarz. Ty nie masz nic do roboty. No i dobrze, poczywaj. Jak wy, no, HP wam rośnie, ale ich tutaj jest za dużo. Mam wrażenie. Dobra, tędyk nie przejdę. Spróbujmy tędyk. W północy ktoś atakuje. Nie wiem, czy zatłuc. Nie ma łażenia po moich ten ziemiach, typiarzu. Dobra, pięknie. Dobra, wymagające. Mogliby założyć osadę, ale co po założeniu osady? Nie. Na razie to nikogo też nie daje, bo nie ma sensu. Mógłbym zacząć budować domy. W sumie budujmy dwa domy, trójki. Tylko gdzie ten... patrzmy, tu będzie młyn, tu będzie piekarnia, tu będzie studnia. Z tyłu na wzgórzu by można z dwa domy budować. Dwa, nawet powiedzmy trzy budować. Wszyscy byli. No, oczywiście trzeba zapisać grę. Ktoś ma więcej doświadczenia i coś może. Co? Carpenter, okej, dobra. I Carpenter Shopper. Bo drewniane narzędzia zawsze spoko są, żeby przyspieszyć trochę działalność ich. A my tutaj wzajemnie, muszę się kawtrzyć, kurde. Muszę mapę zrobić, bo dobra, mam niby, no kurde, move along and build village. Okej, village, ale jak duża ta wioska ma być? To prawie skończone. Dziękuję jednego zboża. Okay. Czy bym mógł się przedostać od drugiej strony? Czyżby mi gra pozwoliła na takie wejście systemu? Chyba nie. Ale muszę znaleźć na pewno te gry, te katakumby gdzieś tutaj. Muszę uważać. Dużo zwierząt, naprawdę. Cyra, ty podejdź, bo coś uczniczką. Dużo jest trochę zwierzątka. Zwierzęta uciekali przede mną nawet. Zostało 5, ok. Trochę więcej niż 5, ale no. Ale chyba ten da radę się przedostać, tak. Jak się mówi, kajtując ich. Aż tak źle nie było. Chyba się uda tutaj przedostać. Przygryźliśmy na drugą stronę góry. Miło, że komitet powitalny już na mnie czeka. Czyli widzę, że tędy, nie tędyk droga, powiedzmy sobie szczerze. Dobra, mam pomysł, spróbujmy się tędyk przebiec, tylko że przebiec, o. To
teraz będę już miał młyn. Refirusza pewnie, no... ci uchodźcy... Southwest, ok. Southwest. Dobra, mam wioskę znaleźć, dobra. Muszę się przedostać tam najpierw. Tak, budowniczy się śpi. Super. Może na razie by drugiego budowniczego też zrobić. Albo nie, nie ma sensu. Tak, takiej drodze powrotnej, kurde. Po górach, wow, lezą mi tyle. Dużo żelaza, dużo złota widzę. Spoko, w sumie tu góry, tu mamy komitet powitalny. Nie ma co robić, nie ma co robić, nie ma co robić. Ekstraktor jest głodny. Jest zmęczony, ten niech odpocznie. No, kto mu broni? Ma jedzenie z krzaków, musi co prawda jeszcze jeść. Domy się, powiedzmy, niedługo zbudują, no to będzie dobrze. Prawie wrócili do wioski. Tu gdzieś jest wioska. Musimy znaleźć. No zobaczyć, co tymi bagnami jest. Może jakieś tajne wyjście, kurde, z tej dolinki, które pozwoli mi po prostu te wężowców ominąć. Mój ukończony. Nie wiem, tylnie wyjście mamy. Blodia and Patia. Hostile. Bizantyjczycy są hostile. Ciekawe czemu. To, że to są ludzie, to... Więc ludzi raczej się nie będą tak łatwo odnawiać. Czemu Bizantyjczycy są tak znerwowi, powiedzcie mi? Bo nie wiem. Braj nie zwiewaj. Braj nie zmarł. To zaraz ci przylecą, okej. Proszę wycofać. Ciekawe, czemu on jest nerwowy, kurde. Bizantyjczycy, kurde. Fajnie, że się młyn ukończył. Czyli tam nie ma co iść na północ chwilowo. Większość co pójdzie stopniowo, jakby jest z 20, to... Dobra, tu mamy dwóch, którzy są chętni. Okej, okay, ładnie. No, są hostile, no to niech będą se hostile. No zobaczymy, kurde, jak długo. Ty byś mógł pracować tak naprawdę tutaj. Drogie panie, znajdujesz męża. Drogie panie, powiedziałem. Trzy panie. Tak, okej. Tata Werhali. Jeszcze jedna pani gdzieś tutaj była. Znajdź męża. I znać męża. Dobra, chodźmy zobaczyć, co ci Bizantyjczycy tam ukrywają przed nami. To mnie bardzo ciekawi. Ja chciałem przejść. Ci się rzucili na mnie.
Jednego wysłaliście? Dobra, trzech. Trochę więcej niż trzech. Oni coś tam ukrywają. Chcą walczyć to. Jakieś takie paski zdrowia nad nimi powinny być. To mi się wydaje. Większość już ten. Wraca, ok, jeden idzie. Kolejnych ilu? Pięciu? Byliśmy? Dobrze nam idzie. Jeszcze jakieś pół roku i kurde, zobaczmy co tam jest. Ciekawi co tam ukrywają. To chyba jest już ten, że budowle. Jest jakaś droga, jakieś drogi bronią. Okej, dobra. Wypadałoby się południem przegryźć. Jak mi się szczerze, nawet, no mam tak, mam Defense Towera. Nie wiem czemu tu nie mogę. Gdyby było spoko. Jakoś tutaj, o. Okej, mamy Defense Towera i weźmy Longbow Archerów. Dajmy. I longswordów też mogę tutaj dać? Nie, nie mogę. Okej, dobra. Baker. Bakery mogę zrobić. Bakery jedyneczka. Tutaj. Oraz oczywiście studnia. Well. Well, yes. Ciup. Pan budowniczy. Pan budowniczy. Wszystko buduje. I tak, ciebie dajemy na tutaj, farmera dajemy do młyna, cywila przypisujemy na farmera. Skoro mamy Defense Towera, jesteśmy nawet bronieni, można ich spróbować kajtować i spróbować się przegryźć ten dyk. To zaraz powinno zacząć strzelać do nich. Okej, pięknie, udało się. Zostało dwóch, super. Teraz jeszcze tych wytłuc i ewentualnie tego budowniczego, żeby to naprawił. Dobra, przegryźliśmy się, super. No to będzie też koniec tego odcineczka, bo już mamy 23 minuty na odcinku. W kolejnym odcinku, chyba to będzie. Zobaczymy, odkryjmy tę wioskę. Może sprawdzimy też, co Bizantyjczycy tam ukrywają. Ale to było wszystko na dzisiaj. Hejka wam, cześć.